Cześć, z tej strony Paweł z ekipy No Entry TV. Zapraszam Cię na mój premierowy wideokast z serii No Entry History, w którym będę opowiadał Ci o ciekawych miejscach owianych złą sławą, a także mrocznymi tajemnicami i legendami, głównie związanymi z czasami II wojny światowej. Zapraszam. Wybierając się w podróż na Dolny Śląsk, możemy zatracić się w dobrach, jakie ten rejon nam oferuje. Prawdopodobnie życia nie wystarczy na to, aby te wszystkie miejsca odwiedzić. Bardzo trafnie można określić ten rejon zagłębiem pałaców, zamków czy dworów, gdyż tych obiektów jest całe mnóstwo. Jeśli potrzebuję chwili odpoczynku czy wytchnienia, wsiadam w samochód i jak najszybciej kieruję się w stronę Dolnego Śląska, by poczuć wewnętrzny spokój. To właśnie od tej chwili, za każdym razem, zaczyna się kolejna ciekawa przygoda. Przemierzając kolejne wioski, miejscowości, nabijając kolejne kilometry w samochodowym liczniku, natrafiam na coraz to ciekawsze obiekty, które niegdyś były chlubą danego regionu, które tętniły życiem, w których mieszkali najzamożniejsi właściciele ziemscy. Szlacheckie rodziny, które szczyciły się pokaźnymi herbami, zamieszkiwali te pałace i dwory, często nawet przez kilkaset lat. Jednak wszystko zmieniło się, gdy wybuchła II wojna światowa. Nastał taki dzień, kiedy musieli opuścić swoje oazy spokoju, swe urodziwe pałace i po prostu uciekać przed nadciągającym kresem, czy po prostu przed wojskami radzieckimi. Wróćmy jednak do naszej podróży, która zabiera nas tym razem do miejscowości, która usytuowana jest tuż obok Świdnicy, a nazywa się ona Mokrzeszów. Zapewne część z Was już wie, o czym dzisiaj będzie mowa, a ci, którzy nie wiedzą, powinni się zapoznać z historią, którą dzisiaj przedstawię. Chodzi o pewien majestatyczny budynek w stylu neogotyckim, który przez wielu błędnie nazywany jest pałacem, mimo iż nigdy nim nie był. Jest to szpital, a dokładniej szpital zakonu kawalerów maltańskich. Co do samego pałacu, to chciałbym wspomnieć, że takowy oczywiście istnieje, lecz znajduje się on na tyłach tego szpitala, gdzie mieści się folwark i rzeczony pałac, należący niegdyś do rodziny von Krams. Aktualnie mieści się tam Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa, a budynek ten został wybudowany w roku 1860. Sama historia Joannitów, bo tak też byli nazywani, jest bardzo ciekawa i sięga roku 1070, kiedy to powstał ów zakon. Jeśli chcecie, żebym zrobił o tym osobny materiał, dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. Wracamy teraz z powrotem do naszego obiektu. Miejsce to odwiedzane przeze mnie wielokrotnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Mam to szczęście, że pierwszy raz, gdy byłem zwiedzić ten obiekt, by dostać się do środka, trzeba było się trochę natrudzić. Był to znak, że wnętrza tego miejsca mogą nie być jeszcze poddane tak powszechnej dewastacji i tak faktycznie się okazało. Choć miejsce samo w sobie było już naruszone zębem czasu, to porównując je do czasów obecnych, wyglądało ono zupełnie inaczej. Przeglądając stare zdjęcia, mam niestety pogląd na to, jak szybkiej dewastacji ulega ten monumentalny szpital. Zważywszy także na to, że obecnie wejścia do niego nie są w żaden sposób zabezpieczone, przez co do środka można się dostać zwyczajnie przez drzwi, które swoją drogą ktoś kiedyś postanowił wyważyć. Wróćmy do samego obiektu. Miejsce to naznaczone jest sporą ilością ludzkich tragedii, ciężkich doświadczeń, a także wielu legend, w tym jednej bardzo mrocznej. Lebensborn. Czy coś Wam mówi ten termin? Była to niemiecka instytucja opiekuńcza powołana przez samego Heinricha Himmlera. Miała ona na celu stworzenie w sieci swoich ośrodków ludzi o czystej rasie aryjskiej lub też często określanej jako rasy nadludzi. Dobierano ku temu odpowiednich mężczyzn oraz kobiety, które mówiąc wprost, przeznaczeni byli do rozmnażania. Brzmi to trochę abstrakcyjnie, prawda? Jednak nie są to historie wyssane z palca, tylko niestety mroczna prawda dziejów II wojny światowej. Dlaczego akurat o Lebensborn mowa?
Otóż krążą mity i legendy, jakoby właśnie w szpitalu w Mokrzeszowie miał znajdować się jeden z obiektów do tego typu poczynań. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tej kwestii, posłuchajcie trochę o samej historii powstania szpitala w Mokrzeszowie. Budowę obiektu ukończono w roku 1886. Został on wybudowany w stylu neogotyckim, a fundusze na jego wybudowanie przekazał ówczesny właściciel miejscowości, właśnie zakonowi kawalerów maltańskich, zwanych też szpitalnikami. Początkowo miał powstać tutaj niewielki szpital, jednak docelowo wybudowano ogromny i monumentalny obiekt z własną kaplicą, która jest umieszczona centralnie. Znajdował się tutaj właśnie szpital oraz dom starców. Na początku XX wieku znajdowało się tutaj 85 łóżek, a w ciągu roku przebywało tutaj około 400 pacjentów, z czego ponad połowa to pacjenci chorzy umysłowo. Podczas I wojny światowej leczono tutaj rannych niemieckich lotników. W 1926 roku obiekt ten przeszedł na własność żydowskiego kupca, jednak nie nacieszył on się tym miejscem zbyt długo. W latach 30. nastroje antysemickie zaczęły rosnąć, więc zmuszony był on porzucić swój dobytek i uciekać, zostawiając wszystko za sobą. Miało tu działać także sanatorium. Docierając do początków II wojny światowej, uzyskujemy informację, że w tym miejscu znajdował się dom czynszowy i Związek Dziewcząt Niemieckich. Być może to właśnie ten fakt sprawia, że zaczęły narastać legendy o Lebensborn związane z tym szpitalem. I to właśnie przez to często pojawiają się hipotezy, jakoby właśnie w Mokrzeszowie, w tym szpitalu, młode Niemki czystej krwi miały być zapładniane przez młodych, zdrowych Niemców. Obie strony musiały być skrupulatnie sprawdzone pod kątem rasowym, gdyż tutaj nie było absolutnie żadnego miejsca na jakiekolwiek pomyłki. Następnie po urodzeniu matka zajmowała się dzieckiem przez okres około od 3 do 6 miesięcy. Po tym takie dziecko zostało wywożone w głąb Rzeszy. Miało to powodować większy przyrost naturalny ludzi o czystej rasie. Krążące legendy, które mówią o tym, że w czasie wojny widywano tutaj młode niemieckie kobiety w towarzystwie niemieckich żołnierzy, a także dzieci, które ponoć często znikały bez słuchu, tylko podkręcają te hipotezy. Na terenach polskich udokumentowanych jest 5 miejsc, w których znajdowały się placówki Lebensborn. Jednak na temat Mokrzeszowa takich dokumentów czy zapisków niestety nie ma. Są to tylko legendy powtarzane przez ludzi. W roku 2010 niemiecki Ludowy Związek Opieki nad Mogiłami Wojennymi zaczął badania na cmentarzu w Mokrzeszowie. Prócz kilku szkieletów młodych mężczyzn, zapewne w wieku około 20-30 lat, znaleziono szczątki kobiet, a dokładniej 4. 3 z nich wskazywały na kobiety w wieku od 20 do 30 lat, a kształt ich miednic świadczył o tym, że były one krótko po porodzie. To wydarzenie tylko napędziło kolejne opowieści o Lebensborn w tym miejscu. Jednak mimo to nadal nie odnaleziono jakichkolwiek dokumentów, które mogłyby te hipotezy potwierdzić. Kwestia ta stała się na tyle medialna, że zaczęło się nad nią pochylać coraz więcej osób. Głos w tej sprawie zabrał także sam pan Tadeusz Słowikowski, znany jako pierwszy poszukiwacz Złotego Pociągu, który jednocześnie stwierdził, że ośrodek Lebensborn w Mokrzeszowie jest faktem. Jednak do dziś na potwierdzenie tego nie znalazły się niestety żadne dokumenty. Z kolei pan dr Dobiesław Karst uważa, że Niemcy pod tym względem byli bardzo skrupulatni i jeśli faktycznie w omawianym miejscu mieściłby się taki ośrodek, to z pewnością byłby on ujęty w jakichkolwiek zapiskach. Podobnie jak badacz historii pan Edmund Nawrocki, który stwierdził, że historia ta jest zmyślona, a szczątki kobiet są po prostu efektem tego, że niegdyś mieścił się tutaj szpital. Również sama pani Joanna Lamparska w wywiadzie udzielonym dla kanału TV Historia na Luzie przyznała, że legendy o mokrzeszowskim Lebensborn są nadal tylko legendami, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Co ciekawe, na oficjalnej liście domów matek Mokrzeszów nie widnieje. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że gdy Niemcy wycofywali się z tamtych rejonów przed nadchodzącą Armią Czerwoną, bardzo często próbowano zacierać wszelkie ślady swojej działalności. Jakie losy spotkały to miejsce po II wojnie światowej?
Wkraczająca Armia Czerwona zajęła szpital na okres 2 lat, w międzyczasie dość mocno dewastując to miejsce. Następnie znajdowały się tutaj kolejne szkoły rolnicze, w tym także internat. Działał tutaj Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego, a potem przekształcono go w Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej. Niestety, budynek całkowicie opuszczono, a na początku lat 90. przeszedł on w posiadanie gminy Świdnica. Szpital niszczał każdego dnia, a jego korytarze świeciły pustkami. Majestatyczny gmach, który zapisał się na kartach historii, nie był już nikomu potrzebny. Gmina próbowała go sprzedać, jednak bezskutecznie. Światełko w tunelu i nadzieja na lepsze jutro dla tego obiektu pojawiła się w roku 1995, kiedy to bawarski biznesmen zdecydował się na zakup tego obiektu. Plany były szalone. Miał tutaj powstać m.in. luksusowy hotel z rozmachem i polotem. Jednak na planach i obietnicach się skończyło. Właściciel widziany był w samym obiekcie ponoć tylko kilka razy. Doszło nawet do tego, że prokuratura postawiła właścicielowi zarzuty i wystawiono za nim list gończy. O właścicielu słuch zaginął bezpowrotnie. Szpital ponownie trafił w ręce Skarbu Państwa i kolejny raz jest wystawiony na sprzedaż. Jednak z miesiąca na miesiąc jego stan jest coraz gorszy. Jeszcze przed kilkoma laty szpitala pilnował dozorca. Wszystko po to, aby uchronić to bez wątpienia historyczne miejsce przed dewastacją i nieproszonymi gośćmi. Jednak dozorcy już nie ma, a obiekt szybko stał się łupem dla złomiarzy czy poszukiwaczy wrażeń. O ile ci drudzy teoretycznie nie są szkodliwi, to z kolei złomiarze i dewastatorzy już tak. Szpitalne wnętrza przypominają obraz jak po przejściu tornado. Powybijane szyby, zdewastowane podłogi i ściany. Liczne malowidła wątpliwej jakości, praktycznie w każdym skrawku ścian, mówią nam o tym, że upadek tego miejsca zbliża się nieuchronnie. Jeśli w porę nie przyjdzie ratunek w postaci nowego inwestora, który przywróci temu miejscu blask, Mokrzeszowski Szpital dołączy do sporej już ilości upadłych miejsc, nie tylko na Dolnym Śląsku, lecz na mapie całego naszego kraju. I nawet wędrujący z pomieszczenia do pomieszczenia legendarny wózek, który służy wielu eksploratorom za fajny artefakt do zdjęć, o którym także mówiono, że był to pewnie gadżet z czasów, kiedy rzekomo mieścił się tutaj właśnie Lebensborn, pewnego dnia zniknie i zostanie on już tylko w naszej pamięci oraz na fotografiach. Czy szpital w Mokrzeszowie owiany mroczną legendą podzieli los zapomnianych obiektów? Z pewnością czas pokaże, jednak na ten moment rokowania nie są zbyt optymistyczne. Na sam remont potrzeba będzie sporej ilości pieniędzy, a chętnych do ratowania tego miejsca niestety brak. Czy kiedykolwiek tajemnica Lebensborn w tym miejscu zostanie rozwikłana? Czy kiedyś uda się dotrzeć do jakichś archiwalnych zapisków czy dokumentów, które jednoznacznie rozwieją wątpliwości i potwierdzą te mity i potwierdzą tą legendę? Tego nie wiemy. Na ten moment nic na to nie wskazuje. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się podobało, pamiętaj o tym, żeby dać łapkę w górę, kliknąć przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, żeby nie pominęły Cię żadne powiadomienia z tego kanału. Daj znać, o jakiej ciekawej historii chciałbyś posłuchać w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.